Zapowiedzią nadchodzącego końca zapustów jest oczywiście czwartek. I od dawien dawna był on znany od takich tłustych biesiad i stąd został nazwany tłustym, niezwykle hucznie i wesoło obchodzonym tłustym czwartkiem. Jak pisał m.in. Mączyński w takim dziele jak Losy króla Pączka, to pisał on w ten sposób. Gdy uderzył wielki dzwon, objął w świecie Pączek tron. Król przez wszystkich ukochany, piękny, pulchny i rumiany. W brzuszku wprawdzie miał on dziurę, lecz w tej dziurze konfiturę. Okazale i wspaniale siadł król Pączek na krysztale, a wokoło jego dworki wysmukłe, kruche faworki. Na półmiskach legły szynki, kanapki i tartynki. Co za hałas, co za gwar, tańczy chyba ze 100 par. Bo za króla Pączka hula, nawet dziaduś i babula. Świat się cały w kółko kręci, tańczy hula bez pamięci. Oczywiście tłusty czwartek jest dniem uprzywilejowanym u Polaków do biesiad zapustnych, na których muszą być u możniejszych oczywiście pączki i chrust, czyli inaczej można by powiedzieć faworki. A u ludu prostego z natury rzeczy były racuchy i pampuchy, jak swego czasu pisał m.in. Gloger. No i rzeczywiście dzień ten do dzisiaj nie może obejść się bez tradycyjnych pączków, które kiedyś smażono prawie w każdym polskim domu. Czyli powiedział nam Bartek, że dziś tłusty czwartek. Myśmy uwierzyli, pączków nasmażyli. Ale tłustoczwartkowym przysmakiem oczywiście były też bałbuchy, czyli pszenne bułeczki polane roztopioną słoniną ze skwarkami, czy na przykład chreczuszki, czy ołatki, czy raczuchy, jakieś placki wypiekane z gryczanej mąki, plince, czy w końcu słodkie racuchy.